Serdecznie pozdrawiam całą rodzinę, wszystkich przyjaciół projektu polonijnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bycie polskim patriotą za granicą to niełatwe zadanie, ale oczywiście są pewne przesłanki pomagające nam sprostać temu wielkiemu moralnemu wyzwaniu. To przede wszystkim kwestie, które pozwalają nam pracować nad polskością za granicą. Co pomaga być dobrym polskim patriotą poza granicami kraju? Przede wszystkim trzymanie się trzech podstawowych zasad polskości poza granicami kraju, a więc polska rodzina, polski kościół i polska szkoła, bo każdy polski patriota, jeśli dokonuje wyboru służenia ojczyźnie, ma za zadanie być obrońcą dobrego imienia Polski, ma za zadanie budować propolski lobbying, ma za zadanie wreszcie przekazać polskość kolejnym pokoleniom. I projekt edukacyjny, oferta edukacyjna Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dla Polonii jest świetną formą właśnie utrzymywania polskości poza granicami kraju, świetną formą rozwoju każdego Polaka poza granicami kraju. Bardzo dziękuję, że ten wartościowy projekt dociera także za ocean, do Ameryki Północnej i zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby uczestniczyć w tym projekcie i żeby jeszcze zawiadamiać o nim, namawiać do niego kolejnych naszych rodaków za granicą. Pamiętajmy, to jest świetna okazja, żeby zdobyć wiedzę, umiejętności, żeby naładować nasze polskie akumulatory potrzebne do bycia Polakiem na obczyźnie. No i wreszcie, żeby później tą wiedzę wykorzystywać dla spraw polskich i dla siebie.